szansę, żeby to mieszkańcy wskazali, jakie problemy najbardziej ich trafią i te, które możemy za pomocą właśnie budżetu obywatelskiego rozwiązać. Natomiast ważna sprawa, o której mówił chociażby pan kierownik, to kwestia techniczna. Budżet obywatelski ma formę konsultacji obywatelskich i musimy mieć świadomość, że te wszystkie projekty, które zostaną wybrane przez mieszkańców w trybie głosowania, zostaną przeze mnie skierowane do budżetu na rok 2016. Ja się zobowiązuję, że wszystkie te projekty znajdą się w budżecie na rok 2016, ale ten budżet zostanie przedłożony Radzie Miejskiej i tak naprawdę to radni Rady Miejskiej pewnie do końca 2016 roku będą decydowali de facto o obliczu budżetu, ale też i o inwestycjach, które zostaną w budżecie na rok 2016 zapisane. My jednak stoimy na stanowisku i będziemy bronić tego na Radzie Miejskiej, w tej budżetowej Radzie, która pewnie w grudniu bieżącego roku, że wszystkie projekty, które zostaną wyłonione w budżecie obywatelskim, powinny znaleźć się w budżecie na rok 2016 i powinny być realizowane przez prezydenta miasta Radomia. I myślę, że w imieniu naszego zespołu takie zobowiązanie złożyć.